Jesteśmy przy Krzywym Domku w Sopocie. To tutaj w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku bawiła się Iwona Wieczorek. Przyszła tutaj ze znajomymi. Coś na tej imprezie poszło nie tak. Pokłócili się, Iwona zdenerwowana o godzinie 2:50 postanowiła wyjść z klubu sama. Nie miała przy sobie pieniędzy, więc postanowiła drogę do domu, prawie 6 km pokonać na piechotę. Jesteśmy przy ulicy Grunwaldzkiej, to tutaj Iwona skręciła, kiedy weszła z Krzywego Domku, fragment pokonała słynnym Monciakiem. Skręciła w ulicę Grunwaldzką, tutaj jest kamera, która nagrała ją po raz pierwszy. Była godzina 3:08, kiedy Iwona tędy przechodziła, 17 lipca 2010 roku. To jest przejście przy ulicy Grunwaldzkiej. Tędy właśnie Iwona przeszła na drugą stronę ulicy i skierowała się w stronę nadmorskiej promenady. Tam chwilkę jeszcze zatrzymała się przy chińskim hotelu. Stała przed hotelem, czekając na przyjaciółkę Adrię. 20 minut tutaj spędziła w oczekiwaniu na nią, SMS-ując, ale okazało się, że Adria sama postanowiła wrócić do domu taksówką. Jesteśmy w Gdańsku-Jelitkowie. Tutaj właśnie tą nadmorską promenadą szła Iwona z Sopotu w stronę Gdańska. Szła boso, w rękach trzymała szpilki. To były szpilki, które pożyczyła od mamy. Jest tutaj kamera, która ją nagrała. To jest ostatni zapis monitoringu, na którym widać Iwonę Wieczorek. Iwona tutaj została ostatni raz nagrana przez kamerę monitoringu. Miała 2,5 km do domu jeszcze. Do tego domu nigdy nie wróciła. Co się stało po drodze, czy ktoś zrobił jej krzywdę, tego do tej pory przez niemal 12 lat nie udało się ustalić. Była wtedy godzina 4:12, wydaje się, że mogło być tutaj pusto, ale tak naprawdę tętniło życie, było już jasno, na deptakach, w okolicy plaży, było rzeczywiście sporo ludzi, sporo osób Iwonę mijało. Na ostatnim zapisie monitoringu widać, że za Iwoną idzie mężczyzna z ręcznikiem, śledczy i media okrzyknęły go mężczyzną z ręcznikiem. Wiele razy jego portret, jego zdjęcia były publikowane. Śledczy prosili, żeby się z nimi skontaktował. Prosili też wszystkie osoby, które rozpoznały tego mężczyznę, żeby dały znać, czy wiedzą, kto to jest. Ale nigdy nie udało się ustalić, kto to tak naprawdę był. Ten człowiek nigdy nie został odnaleziony, ale mówi się, że nie miał związku z tą sprawą. Za nami jest Park Regana. To właśnie tamtędy blisko jest promenada nadmorska. Szła Iwona Wieczorek, ale żadna kamera monitoringu już tutaj w pobliżu domu jej nie zarejestrowała. Przed nami jest blok, w którym mieszkała Iwona. Na trzecim piętrze, w środkowej klatce. Stąd wyszła na imprezę do Sopotu. Tutaj miała wrócić, ale do domu nigdy nie dotarła. Iwona bardzo była związana ze swoją mamą, zwierzała jej się ze swoich problemów, także sercowych. Podobno były jak przyjaciółki. Mama często w wywiadach dla nas podkreślała, że straciła już nadzieję na to, że Iwona odnajdzie się żywa, ale bardzo by chciała się dowiedzieć, co się z nią stało. I bardzo podkreśla, że nikt, kto tego nie przeżył, czyje dziecko nie zaginęło, tak naprawdę nie będzie wiedział, co ona czuje. Iwona miała wiele planów. Zaraz po zdaniu matury chciała wyjechać na wakacje do Hiszpanii. Dostała też się na wymarzone studia, na stosunki międzynarodowe na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ale list o tym, że na te studia się dostała, przyszedł już na jej adres po zaginięciu. Iwona zaginęła 12 lat temu, właśnie 16-17 lipca tego roku minie 12 lat, od kiedy jej nie ma. Przez te wszystkie lata mnóstwo śledczych próbowało się dowiedzieć, rozwiązać tę zagadkę, dowiedzieć się, co się stało z Iwoną, ale nikomu nie udało się natrafić na jakikolwiek ślad. We wrześniu 2018 roku sprawie zaczęła przyglądać się Prokuratura Krajowa, zażądała akt sprawy dotyczącej Iwony. Te akta zostały przesłane do Warszawy.
sprawę. Potem w marcu 2019 roku sprawą zajęło się słynne krakowskie Archiwum X i eksperci z tego archiwum próbują rozwiązać tę zagadkę. W zeszłym roku, dokładnie w rocznicę zaginięcia Iwony, przeprowadzono eksperyment procesowy. Pozorantka pokonała drogę taką jak my dzisiaj, od miejsca, z którego Iwona wyszła, czyli od Krzywego Domku, przez pasma nadmorski, którym szła w stronę Gdańska, aż do miejsca, w którym zarejestrowały ją kamery monitoringu po raz ostatni. Jakie są wyniki tego eksperymentu? Tak naprawdę do tej pory nie wiemy. Śledczy z Archiwum X i z Prokuratury Krajowej nie chcą na ten temat się wypowiadać. Twierdzą, że to wszystko ze względu na dobro śledztwa. Czy wyjaśni się ta zagadka, czy dowiemy się w końcu, co się stało z Iwoną? Pojawiły się ostatnio informacje o tym, że Archiwum X jest coraz bliżej wyjaśnienia tej sprawy. Czy rzeczywiście tak będzie? Czy coś nie stanie na przeszkodzie? Miejmy nadzieję, że nie, i w końcu dowiemy się, co się stało z Iwoną Wieczorek.